Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj będziemy robić pudełko na scyzoryki, akurat w tym przypadku Victorinoxa. Jak ktoś ma już w domu jakąś tam kolekcję, to próbuje jakoś to przechowywać, no przynajmniej, żeby to chociaż trochę ładnie wyglądało. Mam jakieś tam pudełko po jakimś tam czymś, powiedzmy sobie po portfelu. No i mniej więcej już wiem, że tak chcę, żeby one były ułożone, te scyzoryki, więc zabieram się do pracy, no bo co? Jak tak będą, no to nie ma sensu, trzeba to coś z tym zrobić, więc robimy. Będzie nam potrzebne do tego nożyczki i pudełko i kawałek starej gąbki. Jakiejkolwiek tam znajdziecie. Ja mam taką, no to wykorzystam tą. No i jedziemy, pomału będziemy to robić. Aha, jeszcze jakiś kawałek długopisu, mazaka, ołówka, czegokolwiek. No. Użyjemy dzisiaj tego taktycznego pisaka TP2. Ja tu się nie będę bawił, tylko to jest takie brzydkie, żółte, no to tutaj to odetnę, bo nie chcę, żeby to było w środku pudełka. Nie musi być też super równo, bo już takie rzeczy robiłem, więc wiem, na czym to polega. Po prostu może być nawet trochę większe. Dobra, mam kwadracik, mam to pudełeczko i mam wypełnienie, tak? Tak jak mówiłem, nie musi być jakoś ładnie, ale o, jest. No i układam znowu. Mniej więcej będzie to tak. I też nie tak, tylko tak. Tak, tak, tak. I tutaj tak, no nie? No i co? No, trochę to pomaga, ale nadal ja chcę to przenosić, więc coś muszę dalej z tym zrobić. No to co? No, trzeba wyjąć. Więc wyjmujemy. I w tej chwili niestety, ale potrzebna będzie linijka. Zastanawiam, bo one się rozszerzają, więc ten może jednak rozsunę i zrobię to wszystko na oko. No, oko najlepiej się robi, tam te wyliczanki to głupota. Po prostu tu, aby było równo, to będzie jakoś tam wyglądać. Gotowe. Niby. Wcale nie wygląda pięknie, ale nie musi. To idzie tam tylko do szuflady. To jest dla mnie, bo chcę, żeby nożyki sobie ładnie spoczywały. Jak ktoś chce, można to jeszcze pomalować na czarno, na przykład jakimś sprayem. Ja już takie rzeczy się nie będę bawił, to jest tylko taki eksperyment. Tak to wygląda
część mojej kolekcji scyzoryków Victorinox, które są w rotacji EDC, więc stąd będzie mi je fajnie wyjmować. Dzisiaj ten idzie ze mną, no cyk. I tak dalej. Aha. Pomyliłem się. Czemu mi nie mówicie, że się pomyliłem? No przecież ten jest większy. Aj tam, ludzie. Z wami to zawsze to samo. No. Dobra. Było trochę krzywo wyszło, ale to nic. Ogólnie tak właśnie to wygląda. Jestem gotowy. Wkładam to sobie do szuflady i rano sobie wybieram któregoś, co go wyjmuję i idę do pracy, czy tam gdzie tam idę. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.